Umówiliśmy się tutaj, gdzie zacisznie, żeby pooglądać Mazdę. Mazdę tak. Szóstkę. To japońskie kombi nieraz gościło już w naszym programie. Nie bez powodu. Na rynku używanych aut to jedna z ciekawszych propozycji. Tym bardziej ten egzemplarz, który posiada niewielki przebieg i bogate wyposażenie. Mazda nie ma co prawda 7 miejsc, ale za to ma większy bagażnik. Zmorą Mazd z tamtych lat jest rdza. W tym aucie na szczęście korozji nie widać. Pod maską pracuje 2-litrowy benzyniak o mocy prawie 150 koni. Materiały wykończeniowe foteli i kokpitu są lepszej jakości niż w Toyocie. Kierownicy obszyto skórą, a srebrne wstawki są wykonane z aluminium. Do pełni komfortu poprzedni właściciel domówił w salonie automatyczną skrzynię. Samochód, który ty sprzedajesz, a którym ty właściwie się interesujesz. Interesujesz się czy nie? Tak, zdecydowanie. Mazda to jest samochód, który zawsze brałem pod uwagę, no bo generalnie lubię te samochody. Mhm. Czym się charakteryzuje ta szóstka? Co ona w sobie ma fajnego i dlaczego ją sprzedajesz? Przede wszystkim najważniejsze to, co w sobie ma, to przebieg udokumentowany elektroniczną książką serwisową w Mazdzie. Mhm. Czyli w każdym miejscu w Polsce, w każdym miejscu na świecie jedziemy, potrzebujemy tylko VIN i wszystko dostajemy. Tak, jak gdyby... widzę curychskie blachy, to już mi się kontrolka zapala, nie? Tak, jeżeli chodzi o przebieg. Więc wszystko jest udokumentowane, jest od pierwszego właściciela, co 10 tysięcy była rok w rok serwisowana. Mhm. I a mówię, który rok? Jest 2007 rok, 88 tysięcy przebiegu. Więc co miała rozbite? Samochód był bardzo delikatnie uszkodzony przodem. Części, które zostały wymienione, czyli maska, zderzak, lampy, oczywiście grill. Mhm. Maska została zakupiona w kolorze, zderzak został polakierowany. A kto to robił? Kto go sprowadzał? Jeszcze raz? Kto go sprowadzał? Ja go sprowadzałem. Ja go sprowadzałem, tak. Ja go sprowadzałem ze Szwajcarii, tym się też zajmuję. To jest wersja Blue Edition, ona jest ciutkę bogatsza, to znaczy ma sportowe fotele, ma dokładane końcówki, to jest wszystko... Widzę wyczyszczone takie, że po prostu jak... Ale samochód też od dołu równie znacznie się tak prezentuje, jak i na górze. Wiadomo, Mazdy, że tak powiem, mają te mankamenty, wszyscy jak dzwonią, pytają, to głównie chodzi o to, o tą rdzę. Całe te elementy, czyli newralgicznie, czyli klapa, wszystkie nadkola, elementy tutaj drzwi od spodu, wszystko to można sobie patrzeć. A czy ma pan jakieś informacje o tym, że jego podwozie było zabezpieczane na przykład? Nie, takiej informacji nie mam, mam tylko taką informację, że sam byłem, widziałem, jak byłem na stacji diagnostycznej, auto przechodziło przegląd techniczny. No to diagności po prostu to, co widzieli pod spodem, powiedzieli, że no, rzadkość, jak to na Mazdy, tak, od dołu. Więc tylko to. Dobra, ile to kosztuje? 19,500 do bardzo małej negocjacji. Jak po opłatach? Po opłatach. Koszt do rejestracji, 256 zł koszt rejestracji. No mamy automat przede wszystkim. No i tak. No i pięciobiegowa automatyczna skrzynia biegów, która zmienia... Naprawdę rewelacyjnie biegi. Nawet lubisz czy nie lubisz? Nigdy nie używałem na stałe auta z automatem, natomiast nie wykluczałem go przy zakupie, dlatego może być to ciekawe. Raz się przejedzie automatem, już się później tak nie chce jeździć manualną skrzynią biegów. Taka prawda. I szczególnie, że to jest połączone z 2-litrową benzyną. Dwulitrowa benzyna, tak. Wsiądź sobie, nie bój się. Zajrzyj i zobacz, co tutaj jest w królestwie japońskich samochodów. Ja użytkowałem trochę Mazdy wcześniejsze, trójkę między innymi, 323 też. Także dla mnie to jest wszystko bardzo takie znane. Mm-hmm. Taki układ, który ja lubię. No, on jest prosty, intuicyjny, więc jakby dla mnie to nie jest żadna nowość. No, odnajduję się w tym. One się zmieniają, ale bardzo powoli, prawda? Są subtelne dodatki, jest więcej wyposażenia, ale układ ale układ tego wszystkiego jest cały czas taki sam. Taki sam. No i jest tutaj wszystko, co? Klima jest automatyczna, tak? Tak, jest tempomat, jest klimatronik, pełna elektryka.